Nauczmy się ciekawego dwukołowca. Cześć, ja jestem Brzezik, zapraszam Was na naukę kolejnego triku na kanale Just Freestyle. Dwa kółka w out na przemian. To jest hiatw, czyli Homie Jay Around the World to dość trudny dwukołowiec. Nietypowy i mało spotykany trik. Nauczmy się go. Jak widzicie, ruch tego triku jest dość nietypowy z powodu wykonywania obu kółek na zewnątrz. Na początek powiedzmy sobie, jakie podstawy powinieneś opanować, zanim zabierzesz się za hiatwa. Na początek hopy out. Ten trik na obie nogi może pomóc Ci ogarnąć, jak wygląda ruch nogą na zewnątrz, na prawą i na lewą nogę. Im więcej hopów zrobisz takiego typu, tym lepiej. Następnym ważnym trikiem jest chtatw, czyli dwukołowiec podobny do hiatwa, tylko że ostatnie kółko robisz w in. Szerszy poradnik do chtatwa znajdziesz na naszym kanale, link wstawię w opisie filmu. Dobrze będzie, jeśli opanujesz atatwa na prawą i lewą nogę, dzięki temu wytrenujesz szybkość kółka na zewnątrz w obu nogach. Jeśli zrobisz do tego dwa atatwy NT, to tym lepiej. Kolejne podstawy, porób sobie takie kombinacje jak ATW hop, hop oczywiście w out, czyli na zewnątrz. To jest taki hiatw rozbity na dwa triki obok siebie. Dla poprawy techniki i szybkości przyda Ci się również opanować kombinację cross kółko w NT albo falling ATW. No i bez problemu powinieneś wykonywać half hiatwa, czyli połowa triku, którego chcemy dzisiaj się nauczyć. Szerszy poradnik do half hiatwa również znajdziesz na naszym kanale i link masz w opisie filmu. No dobra, fajnie, cool, zarąbiaszczo, wszystkie podstawy mamy obcykane. Teraz pogadajmy o tym, jak ogarnąć samego hiatwa. Przyjrzyjcie się, jak wygląda ruch nóg przy wykonywaniu tego triku. Otóż, jak widzicie, hiatwa wykonuje się na dwa tempa, można powiedzieć. A to dlatego, by zrobić miejsce na drugie kółko po wykonaniu pierwszego kółka. Robisz to w takim tempie jak przy halfbacku. Robiąc kółko prawą nogą, przesuwasz się całym ciałem za nogą, a potem dynamicznie skieruj ciało za kółkiem w kierunku lewej nogi. Jeśli wyskoczysz z obiema nogami na jeden skok, jak to wygląda w przypadku innych trików, zderzysz się obiema nogami i hiatw niestety nie zostanie wykonany. Przyjrzyj się, jak wygląda wyskok do triku przy chtatwie na przykład, a jak to wygląda przy hiatwie. Jak widzisz, jest drobna, ale znacząca różnica, czyli nieco opóźniony wyskok na drugie tempo w przypadku hiatwa. A teraz, jak w każdym naszym poradniku, przyjrzyjcie się, jak wygląda ten triczek w 240 klatkach na sekundę. Przyjrzyj się, jak zachowuje się ciało i piłka. Szczególnie przypatrz się na moment wyskoku. Drugą nogę podnosisz właśnie w tym momencie. Czyli w momencie, kiedy już praktycznie zrobiłeś 80% pierwszego kółka. Czyli wtedy, gdy noga przeleciała już nad piłką. Najczęściej popełniane błędy. Musisz pamiętać, że przy tym triku musisz pracować nad zgięciem kolan. By płynnie wykonać hiatwa, zegnij nogi w kolanach. Z prostymi nogami będziesz wykonywać ten trik bardzo wolno. Robiąc to z wyprostowaną nogą, nie będziesz miał miejsca na wykonanie kółek i będzie to wyglądać o właśnie w taki sposób, jak teraz widzicie. Zatem przyjrzyjcie się, jak wygląda zgięcie kolan przy tym triku. I tak to róbcie. Innym błędnym wykonaniem jest coś, o czym Wam już mówiłem. Mianowicie zobaczcie, co się stanie, jeśli wyskoczycie do hiatwa na jeden skok, czyli jakbyście wykonywali chtatwa. Nie będzie miejsca na następne kółko i odbijesz piłkę w przód. A tu macie inny drop z tej kategorii, z mojego treningu. Czyli w tym przypadku zdropiłem hiatwa, ponieważ pierwsze kółko wykonałem za nisko. Więc pamiętajcie, by wybijać piłkę na wysokość bioder. Jeśli będzie za nisko, również odbijecie piłkę do przodu w taki sam sposób, jakbyście wykonywali ten trik na jeden skok. Czas na połączenia z wykorzystaniem tego dwukołowca, a jak możecie się domyśleć, można stworzyć naprawdę fajne kombinacyjne smaczki. Moje propozycje to latw hiatw, czyli dwa dwukołowce obok siebie, hiatw atatw, jeśli chcesz możesz to zrobić do amatwa, abbas hiatw, który wygląda naprawdę spoko, hiatw alatw out, albo takie kombo złożone z trzech dwójek, chtatw hiatw alatw. No oczywiście możecie stworzyć z tego naprawdę wiele innych kombinacji, to jest kilka propozycji ode mnie. Jak widzicie, jest to bardzo efektowny i bardzo ładny trik. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak Wam idzie nauka tego triku. Jeśli poradnik był pomocny, zostawcie łapeczkę, komentarz. Wpadnijcie na naszą grupę facebookową, gdzie możecie pochwalić się swoimi akcjami albo zadać nam pytania. Jesteśmy tam aktywni i odpisujemy na komentarze i na wszelkie nurtujące Was pytania. Grupa JTF.
Link macie w opisie filmu. Zapraszam do naszego sklepiku internetowego, gdzie macie ogromny wybór naszych jazz freestyle'owych ciuszków do treningów. Link również macie w opisie. I pamiętajcie, po prostu... trenujcie! I pamiętajcie, po prostu... Dzisiaj uczył was Brzezik. Trzymajcie się, Eldo. I Ulcia. Hej. Hej, Eldo. Po prostu trenujcie.